Witam wszystkich nowych, jak i stałych oglądaczy w gameplayu z Wiedźmina. Wiedźmina wydanego w 2007 roku. Rok później wydano wersję rozszerzoną. No i można powiedzieć, że Wiedźmin stał się taką... Generalnie marka Wiedźmina stała się taką już serią rozpoznawaną globalnie. Co generalnie samo wybicie się na globalnym rynku polskie gry jest dużym osiągnięciem. A w dodatku ona zgarnia bardzo dobre oceny. To jest w ogóle niebotyczny sukces, że wszyscy teraz czekają na Wiedźmina trzeciego, w tym ja. Dlatego uznałem, że nie powinno zabraknąć tej gry w mojej serii staroci, w której pokazuję wam gry starsze, ale bądź co bądź wciąż warte uwagi. No cóż, może żeby nie przeciągać, oczywiście... Jeżeli nie wiecie, no to jest gra RPG, no ale domyślam się, że do tego to doszliście już, skoro oglądacie ten film. Wczytamy sobie grę. Pokażę wam początek drugiego aktu. Generalnie nie przepadam za pokazywaniem pierwszych aktów, samych początków gry, bo tego jest... to najłatwiej znaleźć w internecie, a ja wam pokażę już troszkę bardziej, może nie zaawansowany jakiś etap gry, ale taki, gdzie już można co nieco pokazać. Gdzieżby to się zaczynało? Wczytam sobie kapkę wcześniejszego save'a, ale my będziemy kontynuować już jakby od aktu drugiego. Jesteśmy na początku aktu drugiego. Ja teraz może się nie będę przez chwilę wcinał, bo będzie taki dosyć zabawny dialog, który warto posłuchać. Generalnie dialogi są fajnie zbudowane w Wiedźminie. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Hej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi! Od polityki można sparszywieć! Jestem porządnym złodziejem! Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się! Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje! No właśnie, złodziej! Ja z politycznymi siedzieć muszę! To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk! Pięknie, kurwa. Pięknie. Okej, okay. Po cutscence, generalnie, jeżeli ktoś nie wie, fistech to takie narkotyki, najkrócej mówiąc. I ta scenka generalnie w oryginale jest dłuższa, ale przycięłem ją, żeby nie było jakiegoś posądzania o spoilerowanie, jeżeli dopiero poznajecie tą grę. Tak, siedzimy w więzieniu. Nasz Wiedźmin, główny bohater Geralt. Geralt z Rivii dokładnie, białowłosy też zwany. Rzeźnik z Blaviken i kilka innych przydomków też ma, ale tego możecie się dowiedzieć czytając generalnie sagę Wiedźmina, bo Wiedźmin jest oparty na sadze składającej się z 7 książek, w tej chwili już nawet 8, Andrzeja Sapkowskiego. I generalnie, jeżeli lubicie fantasy, to polecam. W każdym razie, nasz Wiedźmin trafił w fabule gry, bo ona jest zupełnie, jakby dzieje się już po wydarzeniach z książki. Trafił w końcu do lożku. To jest taki areszt, do którego nas wpakowali. Ponieważ generalnie wpychamy nos w interesy pewnej organizacji zwanej Salamandrą, która generalnie okradła Wiedźminów z dosyć ważnych przepisów magicznych. Taki by był ogólny zarys. My musimy ją odnaleźć, rozbić tą organizację. W tej chwili tyle wam powiem, żeby nie wpakować się w jakieś głębsze spoilery. Mogę tutaj rozmawiać ze wszystkimi więźniami, oni tam jakieś teksty sobie będą rzucać, ale nie będę przeciągał, po prostu podejdziemy już do tego elfa skazańca. On się nieco wyróżnia, siedzi w kącie, no i jest elfem, a nie człowiekiem. Porozmawiajmy z nim. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Cieszę się ostatnimi chwilami życia, przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości.
Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Dobra, to jest pierwsza taka mini gra hazardowa. Gra w kościanego pokera. Jeżeli znacie pokera, to będzie wam się łatwiej zorientować, co się dzieje. Jeżeli nie, to generalnie powiedzmy tak, należy odpowiednio spasować kombinację kości, aby mieć mocniejszą kombinację niż przeciwnik. I walka jest do trzech. W tej chwili podświetla nam się, gra rozpoznała, że mamy parę, mamy dwie szóstki. Ja podbijam stawkę zawsze na maksa, ponieważ po prostu to jest dobry sposób na zdobycie większej ilości gotówki. Później to się jednak może przydać. Ja zagram tak. Generalnie po pierwszym rzucie możemy później wybrać kości, które chcemy przerzucić i mając nadzieję, że wpadnie nam coś lepszego. Ja zostawię sobie te dwie szóstki, to jest dobra podstawa. Znaczy może nie dobra, no ale zawsze jakaś. I będę liczył, że wpadną kolejne szóstki. Mogę mieć w takim wypadku trójkę albo karetę. Kareta to jest cztery szóstki, no w tym wypadku nic się nie zmieniło. Wciąż mamy dwie. Jeżeli on trafi dwójkę, trafił dwójkę, to ma trójkę w tej chwili i przebija nas w pierwszej rundzie. Zagramy jeszcze do dwóch wygranych się gra. Wrzucamy kolejne. Mamy szóstka, aj, kurczę, byłby mały street, gdyby nie jedna przesunięcie, ponieważ byłoby 6, 5, 4. I gdyby zamiast tej jedynki była trójka, to by było 3-2. Mielibyśmy dużego street, a tak to nie mamy nic, on ma dwie pary. Coś mi się wydaje, że przegramy tą grę. Ja bym to zrobił tak. Zostawię sobie szóstkę i piątkę. Mam nadzieję, że wpadnie któraś z tych cyfr teraz. O, piątka, para. No to mamy parę, ale to i tak nic tam nie zmienia, bo on już na wejściu ma dwie pary. W tej chwili ma fulla. No, także przegraliśmy 22 oreny, to jest waluta w grze, ale przeżyjemy. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. Teraz pojawia się następna minigra. Czyli walka na pięści. Generalnie to są dwie minigry, na które w ciągłości całej gry jakby wypracowujemy sobie opinię mistrza pokera albo właśnie mistrza walki na pięści. Możemy robić je oczywiście równolegle, także to nie jest ograniczenie, że albo to, albo to. Generalnie Wiedźmin jest zabójcą potworów, to jest taka profesja. On jest zmutowany i potrafi wykorzystywać tak zalążek magii. Świetnie włada mieczem, jest trochę lepiej tak od względów anatomii zbudowany niż przeciętny człowiek, także taka prosta walka z jakimś pijaczyną nie będzie większym wyzwaniem dla nas. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. W walce na pięści nie używamy broni oczywiście, jak sama nazwa wskazuje. Mamy tam osobne ruchy, no ale tutaj tak naprawdę... Oj, dobra. Coś się zciąłem, dobra. Wystarczy kilka, tak naprawdę jeden guzik. Co chwilę przeciwnik odsuwa się, znaczy dostaje, to się nie może w tym czasie zaatakować. Tak możemy ich tłuc cały czas. Generalnie mamy też specjalne ataki oraz silne ataki, gdy przytrzymamy myszkę. No i widzicie, teraz mu ściągnąłem pół życia na jeden cios. Puh, pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Dobra, tym samym zyskaliśmy prawo do walki o wolność. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Siemko jest generalnie takim fajnym idiotą. Teraz schodzimy do kanału i zacznie się normalna walka. Jak widzieliście, dostaliśmy srebrny miecz. Srebrny miecz jest na potwory. Wiedźmini używają dwóch, właśnie srebrnego oraz żelaznego na ludzi. W tej chwili mamy jeden, tam stoi człowiek. No, on nie będzie przeciwnikiem, to jest Siegfried, jak widać. I zresztą już go poznacie. Co ty tu? A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Siegfried, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? W tej chwili mogę albo po prostu przejść bezpośrednio do tego... do sprawy Kuroliszka, albo sprawdzić jego wiedzę. Tak... Generalnie z Krwyda polubiłem, przynajmniej na początku. Później to się nieco zmienia. Więc damy mu się pochwalić tym, co wie. A co ty właściwie wiesz o kuroliszkach? Kuroliszek, nazywany skofinem, zalicza się do ornitoreptylii. Jest ogniwem pośrednim między gadami a ptakami. Masywny, dwukrotnie większy od dużego ptaka. Przypomina nieco... Przywinę tą wypowiedź. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Dobrze, pozwolimy mu wziąć udział w naszej wyprawie na potwora. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź, Wiedźminie. Wsparcie zawsze się przyda. W tej chwili pojawiły nam się... Generalnie możemy korzystać z samouczków, ale ja je będę przewijał. Pojawiły się utopce. Mamy kilka stylów walki. Każdym mieczem mamy do dyspozycji styl szybki, silny oraz grupowy. Tylko że w innej kolejności akurat. Silny, szybki, grupowy. Tak to leci. Sama walka polega na tylko odpowiednim doboru stylu oraz wciskaniu odpowiedniego guzika, znaczy myszki, lewego przycisku myszki w odpowiednim momencie. Pojawia nam się miecz podczas walki i gdy się podświetla takim jakby żółtym płomieniem, trzeba wcisnąć go jeszcze raz, aby wyprowadzić następną kombinację ciosu. Pokażę wam to później przy następnej walce, natomiast tu się jeszcze natrafi w kanałach. W tej chwili jestem przy miejscu mocy. Możemy go użyć raz dziennie, bez żadnych specjalnych umiejętności i odprawić rytuał magii, który da nam użyję sobie aktywnej pauzy, da nam na 5 godzin, w tym przypadku o 100% większe natężenie naszych znaków. Znaki tutaj są na pasku na lewej krawędzi ekranu. W tej chwili mamy do dyspozycji dwa. Pierwszy to jest takie odetchnięcie, takie Fusroda ze Skyrima. Oraz drugi to płomienie. Jak widzicie, mam wrażenie, że jest trochę szerszy. I będę go używał. Tutaj w tym rogu mamy pasek życia oraz pasek energii. Ta energia właśnie jest wykorzystywana do magii. Tutaj jest toksyczność. Widać na tym sejwie, wcześniej piłem jakieś eliksiry. A tak, jest nawet jeden wciąż aktywny, kot. Pozwala widzieć w ciemnościach jeszcze przez 3 godziny.
I generalnie toksyczność, jeżeli przekroczy pewien próg, odejmuje nam życie, a w krytycznej sytuacji można nawet zabić tę toksyczność. A weźcie pod uwagę to, że Wiedźmini tak są odporni na... mają dużą odporność na toksyny. Także tylko oni mogą korzystać z eliksirów, zwykli ludzie, no niekoniecznie. Dobra, jest jeden utopiec, on jest z innym przeciwnikiem, więc użyjemy stylu szybkiego. Jak widzicie, właśnie teraz nadbiegło ich trochę więcej, będą używał stylu grupowego, będzie bardziej efektywny. Jak widzicie, położyłem trzech po kolei, czy po kolei, naraz. Cóż, mamy rozwidlenie. W którą stronę pójść? Użyjemy sobie mapy do tego celu. Mapa się odkrywa razem z tym, jak dochodzimy w pewne rejony. Tutaj mamy wyjście do Wyzimy Klasztornej. Wyzima to jest to miasto, w tej chwili jesteśmy. Tu jest to miejsce mocy, w którym byłem. Przyszliśmy z tej strony. Tu jest leży Króliszka. W którą stronę bym nie poszedł, będzie ok. Powiedzmy, że pójdę stroną prawo, bo będę miał później bliżej do wyjścia. Dobra, lecimy. Aha. Gdzieś tu powinien być króliszek. Gera! Uważaj, za tobą! Jest króliszek. Generalnie tutaj jest robione wielkie halo że ten króliszek się zalękł, a w późniejszym etapie gry będziemy ich tłuc całe takie gniazda, także to w tej chwili jest to tylko zagrożenie. No powiedzmy, że to jest wielki króliszek, to może jest troszkę mocniejszy niż przeciętny. Jak widzicie, tutaj też drży medalion, który Geralt nosi tutaj na szyi. Drży, ponieważ wykrył zagrożenie, wykrył potwora, magię w okolicy, dlatego ostrzega nas. To też jest dosyć zwinny przeciwnik, więc będę używał na niego stylu szybkiego. Powiedzmy, że go podpalimy. I zobaczcie, wciskam myszkę wtedy, gdy się podświetla ten mieczyk. Wtedy walka jest efektywna i po prostu sprawdza się. Jeżeli klikniemy w złym momencie, przerwiemy sekwencję, więc to nie jest takie dobre maszowanie przycisku. Udało się. Ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę Króliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Dobra, mamy tutaj zwłoki. Przeszukamy je sobie i znajdujemy głowę Króliszka. Głowę Króliszka zawiesimy sobie tutaj na haku, na którym nosimy trofea. Właśnie tak jak to było przed chwilą wspomniane, w tym przypadku ten Vincent płaci za takie trofea z potworów. W każdej lokacji jest przynajmniej jedna postać, która skupuje, znaczy jest zawsze jedna postać, która skupuje takie trofea. Tu jest Sephira Malkat. Niech będzie. Zabierzemy ją, to jest przedmiot fabularny, dlatego lepiej ją, no trzeba ją wręcz zabrać, bo później będzie problem. Później będziemy mieli problem, bo w późniejszym etapie gry musimy skompletować jakby cały komplet ich. Tu są już składniki alchemiczne, w tym jeden specjalny, który jest do jednej konkretnej mikstury wykorzystywany. Możemy tu wykorzystać przycisku przenieść wszystko, wtedy zabieramy wszystkie przedmioty do ekwipunku. Posegreguję go sobie trochę. O, mamy kotki 2. Oraz zamieć. Zamieć poprawia refleks i czas reakcji. Zwiększa szanse sparowania i uniknięcia ataku. Dobra. Generalnie eliksiry możemy sobie wytwarzać sami, gdy medytujemy. Tak samo tylko podczas medytacji możemy rozdawać punkty doświadczenia. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Tak. Te kroki usłyszał Geralt, ponieważ właśnie jest zmutowany. Ma lepszy słuch niż przeciętny człowiek. Dobra, rozwalimy sobie teraz ludzi. To są generalnie... należą ci zabójcy do tej organizacji, którą staramy się tępić. Więc nie było żadnych skrupułów przed zabiciem ich. Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem Salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu.
Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Okej, jesteśmy w Wyzimie Klasztornej, jak ją fajnie scharakteryzował krótko Geralt. Słyszeliście sami przed chwilą. A... no... jeszcze krócej mówiąc, to po prostu takie slumsy. Wszystko, co będzie nam potrzebne akurat, żeby przejść, przebrnąć przez następny fragment opowieści. I oczywiście tu znajduje, mamy tu jakieś sklepy, jest szpital, karczma, także jest okej, wszystko. Tylko po prostu taki widać, że jakby standardy są dużo niższe. Tutaj dam się znowu powiedzieć Wiedźminowi na temat tego szpitala. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara Wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Po prostu to jest skrót dobry, żeby dojść do lożku. O, tu mamy ogrodnika. Polecam, jeżeli będziecie grać w Wiedźmina, wysłuchać jego opowieści, ponieważ jestem weteranem wojennym i informacje z tej historii będziecie później mogli wykorzystać w wątku głównym, także utnijcie sobie z nim gawędkę. Tu jeszcze jest tablica ogłoszeń. Możemy w niej wziąć sobie ogłoszenia, takie questy poboczne na takie typowo wiedźmińskie zlecenia, czyli ubij, nie wiem, utopce, które napadają na wioskę, jakieś tego typu rzeczy. No, zlecenie na topielce, zlecenie na psy, na argule, na echinopsy oraz na wilki. Nie musicie się martwić, niektóre nazwy mogą wam nic nie mówić, ponieważ są stricte z uniwersum wiedźmińskiego. Dobra, teraz jak już przejdziemy się powiedzmy ulicą, nie będziemy używać skrótu. Problemem jest, że w Wiedźminie są kopiowane strasznie postacie. Możemy spojrzeć na tę, nie wiem, chociażby na tą mieszczkę. Jestem po prostu pewien, że za moment spotkamy gdzieś drugą taką samą. Kwarantanna będzie. Tak gadali na rynku. Ciężki. Proszę bardzo, jest. Tylko że w innej kolorystyce. Ale właśnie. Nie pokwapili się, żeby porobić więcej tych skinów. Bogowie! Wąż Eskulapa. Chciałbym wiedzieć, co za dureń skojarzył zrzucanie wężowej skóry z odrodzeniem i dalej z medycyną. Tutaj przejdziemy się. Jest dzielnica nieludzi, czyli elfów, krasnoludów. No cóż. Jest. Jest duża nagonka na nieludzi. Tak jak powiedzmy. Hitler miał na Żydów. Coś takiego. Ależ jestem. Karczma Miś Kudłacz wita. Mamy. W każdej karczmie znajdziemy takie miejsce, gdzie się okładają po mordach. I możemy. O, Duna. Ten gościu z imieniem zawsze jest jakby kolejną postacią w lokacji, która w akcie w zasadzie. Tak, w każdym akcie mamy inną postać do pokonania na pięści i tak samo jest z kościanym pokerem, z tym, że z kościanym pokerem trzeba pokonać kilku osób. Przechodzimy odpowiednio do amatorów, nowicjuszy, zawodowców i tam po prostu już mistrzów. Tutaj mamy gospodarza, karczmarza, przepraszam. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach, białe włoski? Niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? Możemy korzystać ze składu. To jest dobra sprawa, ponieważ nie musimy nosić wszystkiego ze sobą. Możemy zostawić to, a co lepsze, nie musimy wracać do tej karczmy, tylko po prostu będzie to dostępne w każdej innej karczmie również. Albo innej osoby, która będzie miała taką opcję składu, takiego magazynu. Można też również odpocząć. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. 5 orenów, nie majątek, można się przespać. Rezygnuję. Ale powiedzmy, twoja, że cofnę sobie. Bywaj. I pokażę wam, że można w
prosty sposób czasem zaoszczędzić nawet te 5 penów, jeżeli jesteście w bardzo ciężkiej sytuacji, bo powiedzmy kupiliście dopiero co nową zbroję. Zbroję, jak to nazwać? Pancerz? Bo tutaj Geralt nie nosi stricte zbroi. Są ogniska, takie jak tu, które możemy odpalić. W tej chwili nie mam krzesiwa, bo ja generalnie krzesiwa nie noszę. Można używać też tego czaru ognia, aby odpalić ognisko. Jednak nie jestem w trybie walki, nie mogę tego użyć. To jest troszkę minus takiego rozwiązania, ale zawsze właśnie można się przespać w karczmie. No cóż, myślę, że pokazałem wam pokrótce praktycznie wszystkie aspekty takie czysto gameplayowe Wiedźmina. Jeżeli chcecie poznać fabułę, no to przepraszam bardzo, ale fabułę musicie poznać sami. Jasne, można ją gdzieś wyczytać w internecie, jak to wszystko wygląda, ale to nie jest to samo co przechodzenie gry, a naprawdę fajnie się później rozbija, jak dosłownie ostatnie minuty gry, jak sobie uświadomiłem pewną rzecz, no byłem w lekkim szoku. Dlatego naprawdę polecam wam przejście Wiedźmina, tym bardziej, że to polska gra, wspierajmy polskich twórców. No a ja jako już w zasadzie fan generalnie uniwersum Wiedźmina czekam na trzecią część i mam nadzieję, że chłopaki z CD Projekt Red nie zepsują nowej koncepcji otwartego świata, takiego jak w Skyrimie, bo tutaj jednak były takie mniejsze lokacje. Dzięki wielkie, że oglądaliście i żegnam do następnego odcinka. Na razie.